No cześć, siemanko, witam was tutaj w swojej serdeczności na swoim kanale, z tej strony Michał, a dziś, cóż, dziś przetestujemy sobie tego PTM-a, PTM Honeywell 7950 w laptopie retro. Tak, mam tutaj Dell'a Inspirona 8200, świetny kadłub do retro ery, DOS, Windows 98, 95, XP jest po prostu stworzony. Mamy tutaj GeForce NX 460, 64-megowego, 128 bitów. Mamy tutaj Pentium 4 mobilne 2,2 GHz i generalnie, kurde, to jest naprawdę świetny sprzęt. Możemy tutaj wiele, mamy wypasioną matrycę VA Ultra Sharp, mamy tutaj, kurde, możliwość wrzucenia zewnętrznej karty dźwiękowej Sound Blaster Audigy 2ZS. No kurde, wow, kadłub do retro marzenie, ma tylko jeden delikatny problem, a mianowicie kulturę pracy. W momencie, kiedy ten procesor się rozgrzeje, co prawda się nie przegrzewa, ale wentylatory tutaj dają tak popalić, że po prostu nie chce mi się z niego na co dzień do retro korzystać. W związku z powyższym dziś, a jakże, spróbujemy sobie wymienić pastę Thermal Grizzly Extreme, która w tej chwili jest zamontowana w tym kadłubie, na Honeywell PTM 7950 i zobaczymy, czy nam to tutaj zrobi jakąś różnicę i czy tak naprawdę w sprzętach retro PTM ma jakiś sens i zastosowanie, biorąc pod uwagę, jak to się skończyło w ostatnich testach z P52 versus ciekły metal. No, nie wiem jak wy, ale ja jestem mega ciekawy, co z tego wyjdzie, więc nie przedłużając, zaczynajmy. No to przyjrzyjmy się jeszcze raz, co tutaj mamy. Jest to Inspiron 8200, mamy tutaj Pentium 4 Mobile 2,2 GHz, który ma 512 KB cache'u, mamy 768 MB pamięci DDR, mamy tutaj NVIDIA GeForce 4GO 64 MB, 128 bit, wypasioną matrycę UltraSharp UXGA VA, która tak naprawdę, no, pod pewnymi względami nawet potrafi zawstydzić pierwsze IPS-y, bo naprawdę tutaj kontrast, wszystko jest na najwyższym możliwym poziomie. Mamy dysk 80 GB dźwięk Krystala 4205, czyli mamy tutaj kompatybilność wsteczną z Windowsem 98, bez problemu chodzi też Windows XP. Mamy tutaj CD-RW DVD combo i w zasadzie tyle. Cały laptop jest oczywiście już gotowy i skonfigurowany, a tutaj, jeżeli chodzi o pastę termoprzewodzącą, jak wcześniej wspomniałem, mamy Thermal Grizzly Extreme, ze względu na to, że ten procek pod obciążeniem mocno się grzeje. Więc cóż, przejdziemy sobie do systemu, obciążymy go, zobaczymy, jak temperatury wyglądają i kultura pracy na Thermal Grizzly, a następnie, cóż, co będziemy wiele gadać, spróbujemy sobie tutaj zamontować naszego PTM-a. No więc jak to wygląda na paście? Na paście wygląda to tak, że maksymalnie złapaliśmy 70 stopni, po czym załączyły się wentylatory na maksa, no i to jest właśnie ta kultura pracy, której ja bym osobiście na dłuższą metę nie zdzierżył. Dlatego też spróbujemy ustawić wentylatory z powrotem ręcznie na low i zobaczymy, jaką tutaj temperaturę ten procesor jest w stanie na Thermal Grizzly osiągnąć. No i niestety w momencie, kiedy przekracza 70 stopni, niezależnie jakbym manualnie nie próbował ustawić, wentylatory wchodzą na wyższy obrót. Więc cóż, założymy PTM-a i zobaczymy, czy ten okres wejścia na te wyższe temperatury się wydłuży, a może nie będzie wchodził na te wyższe temperatury. Nic, nie pozostaje nam nic innego jak wygumować to Thermal Grizzly i założyć PTM Honeywell. PTM już nałożony w dwóch częściach, ale on się bez problemu tutaj nam na tym rdzeniu rozłoży. Już skręcamy do kupy cały kadłubek. No i pora na testy. Zobaczymy, jak to będzie na początku i jak to będzie wyglądało po wygrzaniu. Jak widzicie, mamy tutaj temperatury 67 stopni, jest to drugi dzień wygrzewania tego PTM-a i cały czas mam status na slow. Co za tym idzie? Mamy naprawdę świetne temperatury i tak po prawdzie dopiero teraz na tym PTM-ie ten kadłub jest używalny do retro. Wcześniej jego wycie nie miało końca.
A żeby wam uzmysłowić, jak to było wcześniej, no to pozwólcie, że puszczę wam maksymalne obroty wentylatorów, na których ten kadłub chodził w przypadku pasty Thermal Grizzly. Teraz, żeby mieć mniej więcej odniesienie do tego, jak jest, a jak było, to posłuchajcie, jak chodził na standardowej paście w przypadku takiego obciążenia. Nie wiem, jak bardzo to słychać na filmie, ale jest nieznośnie. W dodatku wentylatory przy takiej mocy bardzo mocno falują i tak na dobrą rzecz no nie idzie tutaj wysiedzieć i korzystać, nie dostając jednocześnie rozstroju nerwowego. A na PTM-ie mamy całkiem fajne, przyjemne, niskie obroty i bardzo fajną temperaturę pod obciążeniem, więc cóż, no co, nie przedłużając, no przejdźmy do podsumowania. No i co, słuchajcie, co ja tutaj na koniec mogę wam rzec? Po raz kolejny PTM pokazał swój pazur i generalnie no nie ma co tutaj lać wody. Tak na dobrą rzecz w tej chwili mogę jednoznacznie stwierdzić, że jest to najlepszy materiał termoprzewodzący dostępny na rynku. Oczywiście w opisie tego filmu zostawiam wam link do sklepu, w jakim ja zakupiłem oryginalny plaster PTM-a, ponieważ jak dobrze wiemy, na rynku jest mega dużo podróbek, to warto zawsze kupić ten oryginał, ponieważ podróbka nie da wam takich właściwości, no i niestety zawiedziecie się i będziecie utrwalać takie przekonanie, że PTM w zasadzie nic nie daje, a daje, i to daje naprawdę wiele. Tutaj, cóż, temperatury jakoś specjalnie mocno się nie zmieniły, natomiast wentylatory idą cały czas w dolnym progu, co za tym idzie, ja z tego kadłuba w tej chwili mogę korzystać godziny całe i kultura jego pracy będzie super. Głośniki Harman Kardon przebijają nawet na cichutko podkręconym dźwięku wszelki szum, jaki wydobywa się z tyłu obudowy, a wcześniej w przypadku Thermal Grizzly Extreme szału nie było. Więc kurde, słuchajcie, ja nie wiem, z czego jest skonstruowany ten zmiennofazowy materiał termoprzewodzący, natomiast po raz kolejny udowadnia mi, że działa, i to działa praktycznie w każdym sprzęcie. I generalnie tak, jeżeli macie jakiś głośny laptop retro i chcecie sobie go w jakiś sposób wyciszyć bądź obniżyć jego temperaturę, no to jak pokazał przykład Inspirona 8200, również PTM tutaj daje świetnie radę. I no, ja osobiście jestem mega zadowolony i jednocześnie trochę zaskoczony, bo wydawało mi się, że w sprzętach retro tutaj jakiejś różnicy szału nie będzie, a jednak jest. Więc po raz kolejny rekomendacja na PTM-a z mojej strony leci, łapka w górę i jestem tutaj nastawiony na to, że w każdym nowym sprzęcie, który będę ogarniał, a ta termika w nim będzie wymagana, ponieważ procesor będzie się jakoś nadmiernie grzał, czy też karta grafiki, no to już dziś wiem, że będę stosował tylko i wyłącznie PTM-a. Cóż, co tu wiele dodać ponadto. Jeżeli macie jakieś sugestie związane z PTM albo chcielibyście zobaczyć test PTM-a w jakimś innym sprzęcie, zostawcie po sobie znak w komentarzu. Rozważę, jeżeli taki sprzęt posiadam, to nie umieszkam tego PTM-a na tym sprzęcie sprawdzić. Jeżeli macie jakieś swoje historie związane z PTM-em, również będzie mi miło, jeżeli zostawicie opis w komentarzu. Myślę, że jeżeli będę mógł pomóc, to pomogę. Jeżeli jakaś historia będzie ciekawa, no to również będzie mi ją bardzo miło przeczytać. A z mojej strony na ten moment, cóż, na koniec chciałbym wam serdecznie podziękować za wkład, jaki wnosicie w rozwój tego kanału. No i tyle. Dzięki. Cześć.